Kim jesteś? Nazywam się Kai Naczyński. Jaki jest twój ulubiony polski artysta? Baz Astral z grupy Baz Astral Xigo. Czym się zajmujesz? Jakie są twoje zainteresowania? Robię muzykę, głównie elektroniczną, ale gram też na perkusji i na pianinie. Co cię inspiruje w życiu? Inspiruje mnie emocje, relacje międzyludzkie, odczucia i jakby przelewanie na muzykę czegoś, co tego nie da się powiedzieć. Dlaczego tworzysz? No żeby coś powiedzieć, żeby, no jak nawiązałem wcześniej, żeby opisać coś, czego nie da się opisać słowami. Co chciałbyś osiągnąć przez swoją sztukę? Chciałbym dojść do tego momentu, że bez bogactwa, ani bez sławy dałbym radę ożyć na swojej twórczości i pokazać coś niezniszczonego ani przez kontrowersje, ani przez jakąś straszną przez kicz. Jaka jest według ciebie granica sztuki? Granicy sztuki praktycznie nie ma. No. Ostatecznie jedyną jest ten moment, w którym faktycznie cierpią osoby i cierpią nie z własnej woli, bo sztuka też jest trochę cierpieniem, ale czy jeśli to cierpienie nie jest z własnej woli i nie zgadzamy się na nie, no to wtedy to już jest przekroczenie granicy. Jak zaczęła się twoja przygoda z muzyką? Poszedłem do szkoły muzycznej i to nie dlatego, że jakoś tak mnie kręciła muzyka, tylko po prostu chciałem pójść do szkoły muzycznej. I mi się kompletnie nie spodobało. Kompletnie mi się nie spodobało i chciałem bardzo szybko odejść. Przepisywałem się na różne instrumenty, grałem na puzonie, nic ciekawego. I potem, kiedy się przeprowadziłem na wieś, zacząłem się interesować ogólnie muzyką i zacząłem zauważać, że sam mogę zacząć robić coś, co mi się podoba. Jaki był przełomowy moment twojej twórczości? Przeprowadzka na wieś, bo wtedy chcąc, nie chcąc, doszło mi bardzo dużo wolnych weekendów, bardzo dużo samotnego czasu niestety, bo się musiałem odnaleźć i pewnie dlatego zacząłem się interesować formami wyrazu. Czy masz jakieś marzenia związane z muzyką? Tak, na pewno chciałbym robić muzykę, która komuś, w kimś by na pewno jakieś emocje wywołała, która poruszyłaby go. Co daje ci tworzenie? Emocje. Daje mi możliwość wyrażenia bardzo wielu, w sumie często dziwnych przemyśleń, często dziwnych odczuć, które kołaczą się w mózgu. Dobra. Dziękuję bardzo.